5 produktów, które warto jeść na redukcji, szczególnie na dietach niskowęglowodanowych czy keto. Tak naprawdę nie podam Ci tylko 5 produktów, ale wręcz niektóre grupy produktów oraz produkty, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. I trochę też wrócimy do kaloryczności, bo ja wiem, że niektórzy twierdzą, że kalorie w ogóle nie mają znaczenia przy redukcji, jeżeli wyregulujemy gospodarkę hormonalną, ale jednak mówi się, że matematyka królową nauk i tutaj ta matematyka, czyli ten bilans kaloryczny, no niestety albo stety jest ważny przy redukcji masy ciała, więc o tym też sobie porozmawiamy. Zapraszam. Zacznijmy sobie od grupy produktów, gdzie chyba większość osób zgadza się, że są one ogólnie mówiąc zdrowe, chociaż są też tacy, którzy negują warzywa i przestają jeść. Ja osobiście uważam, że jedzenie warzyw wpływa dobrze na nasze zdrowie i też nam służy, jeżeli chcemy schudnąć. Dlaczego? Bo warzywa mają witaminy, mają błonnik, mają też wodę i to właśnie te warzywa niskokaloryczne, które będą miały dużą zawartość wody, możemy jeść, aby uzupełnić objętościowo nasz posiłek, aby nie odczuwać głodu, czuć przez dłuższy czas sytość, bo tutaj też te odstępy pomiędzy posiłkami i właśnie uczucie sytości pozwalają nam dłużej wytrwać nawet na diecie redukcyjnej, gdzie mamy tych kalorii mniej niż nasze zapotrzebowanie i dodatkowo dzięki temu nie wpadamy za jakiś czas w tą spiralę i efekt jojo, bo po prostu w pewnym momencie jesteśmy tak zagłodzeni, że tego nie wytrzymujemy. I szczególnie kolor zielony zasługuje na Twoją uwagę, ponieważ to są warzywa, które w większości, te zielone właśnie mają sporo wody, sporo błonnika, a mało kalorii i dodatkowo nie tak dużo węglowodanów. Natomiast podam Ci listę tych warzyw, które tych kalorii na 100 gramów mają najmniej. I oczywiście, że nie pamiętam tego na pamięć, ale sobie spisałam. Więc wygrywa pak choi. Pak choi, czyli taka kapusta, którą ja uwielbiam. Ona ma tylko 13 kilokalorii na 100 gramów. Ale o zaraz blisko jest ogórek. Teraz mamy na te ogórki sezon, to jest 14 kilokalorii. Sałata masłowa, ale wszystkie sałaty tak naprawdę będą ok. To jest 14 kalorii również. Rzodkiew biała, bardzo dobra surówka z białej rzodkwi, polecam. Też będzie sezon, praktycznie już jest na nią. 14 kilokalorii. Kapusta pekińska 16, kiszona 16 i w ogóle kiszonki też będą świetne na redukcji. Cukinia, znowu sezon na cukinię. Ja już mam cukinię w ogrodzie i po prostu jemy. Cukinie 17 kilokalorii. Seler naciowy 17, rzodkiewka 18, pomidor 19, pomidory również w sezonie. Szparagi, no tutaj sezon już się kończy, ale to tylko 21 kilokalorii, a mają bardzo dużo korzystnych składników odżywczych dla naszego zdrowia. Szpinak 22 czy papryka zielona 22. I tutaj zobacz, papryka zielona 22 kilokalorie, a czerwona to jest już ponad 30 kilokalorii na 100 gramów, ale wciąż to jest naprawdę mało kalorii i warto po te produkty sięgać. I to też te produkty, które Ci wymieniłam, nie mają bardzo dużo węglowodanów, więc nawet na keto po prostu uzupełnianie naszego talerza i każdego posiłku o te warzywa z dużą zawartością wody, niskokaloryczne, jest to istotne. Awokado też jest zielone i też ma mało węglowodanów, no ale na tej liście się nie znalazło, dlatego że awokado tych kalorii poprzez zawartość dobrych tłuszczów ma znacznie, znacznie więcej. I czy nie powinieneś jeść awokado na diecie redukcyjnej? Oczywiście jedz, natomiast tutaj już nie możemy tak bezkarnie zjeść 3 awokado i nie wliczyć tego do naszego bilansu, no bo po prostu kalorycznie może to wyjść za dużo, ale jak najbardziej awokado, zdrowe tłuszcze, to też jest super produkt. Ok, czyli jedną grupę produktów mamy ogarniętą, teraz przechodzimy do drugiej grupy, a tak naprawdę do jednego plus, no powiedzmy 2 produktów, które również Ci polecam, jeżeli je lubisz, bo tak po prostu mamy zarówno dużo zwolenników, jak i przeciwników tego produktu ze względów smakowych. A mowa o makaronie, ale nie takim zwykłym makaronie, tylko makaronie z rośliny, a jest to roślina pochodząca z Azji i różnie mówią koniak, konjak. Chodzi właśnie o tą roślinę, tak zwane makarony shirataki.
czy właśnie konjak, czy koniak, w zależności od tego, jak mówimy, jest bardzo dobrym produktem na redukcji. Dlaczego? Bo w 100 gramach ma tylko 6 kilokalorii. Tak, tylko 6. To jest praktycznie w większości sam błonnik, a dodatkowo w naszym podczas procesu trawienia w naszym organizmie on wiąże wodę, absorbuje bardzo duże ilości wody, tym samym czujemy naprawdę sytość po takim makaronie. I tutaj gwiazdka i bardzo ważna rzecz. Jeżeli mniesz taki makaron, to pij odpowiednio dużo wody i nie przesadź też z ilością tego makaronu. No ja myślę, że takie zazwyczaj pół porcji, bo one najczęściej mają około 300 gramów na porcję, te makarony, to pół porcji 150 gramów to będzie wystarczająco, może być nawet mniej, bo w przeciwnym razie możesz mieć jakiś dyskomfort trawienny i też nie polecam Ci aż tak dużej ilości tego samego błonnika jeść po prostu dzień w dzień, ale zdecydowanie kilka razy w tygodniu, jeżeli tylko ten makaron Ci smakuje, to może być on świetnym uzupełnieniem diety redukcyjnej, zarówno na keto, jak i na low carb. I taka trochę siostra tego właśnie tej rośliny, to jest serce palmy. Od jakiegoś czasu już mamy, zresztą ja tutaj polecałam na kanale makarony, ryże z serca palmy. To jest troszeczkę więcej kalorii na 100 gramów, ale znowu również praktycznie czysty błonnik i warto w to włączać do diety pod warunkiem, że ten smak Ci odpowiada. Ja wolę konjak niż serce palmy, nie ukrywam. I też to wszystko zależy od tego, jak dobrze to przyprawimy, bo na pewno ani jeden, ani drugi produkt sam w sobie nie będzie Ci smakował, ale jeżeli dodasz go w odpowiedni sposób dodania, doprawisz, to naprawdę jest to świetne uzupełnienie diety, a błonnik, którego głównym źródłem właśnie są te dwa produkty, jest bardzo istotny przy odchudzaniu i to pokazuje nam wiele badań i takie przynajmniej 30 gramów błonnika w diecie warto mieć. A osoby, które są na keto, myślę, że zauważyły, że wcale nie jest tak łatwo te 30 gramów błonnika mieć w diecie ketogenicznej, no bo bardzo też dużo produktów wysokobłonnikowych nam odpada, typu zboża i tak dalej. Więc dodanie sobie błonnika poprzez te a la makarony czy ryże jest dobrą opcją. Trzecia grupa produktów i to są produkty, od razu mówię, których ja totalnie dawniej nie doceniałam. I zresztą tak się przyjęło, że to raczej wartości smakowe, a nie odżywcze. Ale okazuje się, że totalnie się myliliśmy i grzyby, bo o nich mowa, mają bardzo dużo wartości odżywczych. Nie dość, że mają błonnik, o którym już rozmawialiśmy, mają witaminy i składniki mineralne, chociażby witaminy z grupy B, to są też źródłem białka, które, mam nadzieję, że wiesz, należy zwiększać na dietach redukcyjnych, nieważne czy to keto, czy low carb, czy jakakolwiek inna, dobrze jest zwiększać białko, jeżeli chcemy skutecznie schudnąć. Ale dodatkowo są dość niskie, jeżeli chodzi o zawartość węglowodanów, co jest na plus. Są niskokaloryczne, więc tutaj nawet moglibyśmy je wrzucić do tej grupy warzyw, które warto spożywać z tych względów. A także mają beta-glukany. Beta-glukany to są polisacharydy, które są frakcją właśnie błonnika i mają one bardzo korzystne działanie dla naszego zdrowia. Potrafią wspierać obniżenie cholesterolu, działają przeciwzapalnie, antynowotworowo, potrafią wspierać regulację glikemii u nas, ale nawet wytwarzanie się ketonów w wątrobie poprzez produkcję acetylokoenzymu A zwiększoną i co więcej, świetnie wpływają na nasz mikrobiom, dlatego że są trawione głównie właśnie te beta-glukany poprzez w naszych jelitach, najlepiej jeżeli wszystko jest dobrze w naszych jelitach, to w jelicie grubym i dzięki właśnie wytwarzaniu średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, no to mają naprawdę bardzo korzystne działanie dla naszego mikrobiomu, a tym samym dla naszego całego organizmu i bardzo Ci polecam grzyby. Nawet pieczarki mają beta-glukany, więcej ich mają na przykład grzyby typu boczniaki czy shiitake, ale tak naprawdę każde grzyby pod warunkiem, że są jadalne i dobrze przyrządzone, możesz jeść i to będzie na plus na Twojej diecie redukcyjnej. Czwarty produkt i tutaj być może niektórym się to nie spodoba, bo nie jest to produkt w 100% taki naturalny, że wiesz, wyciągasz po prostu rzodkiewkę czy kalarepę z ziemi i masz,
Ale jednak to jest odżywka białkowa. Dlaczego odżywka białkowa? Jak już mówiłam, białko naprawdę warto zwiększać na dietach redukcyjnych, a nieraz zwiększanie białka wiąże się ogólnie ze zwiększaniem kalorii, no bo ciężko jest, no chyba że jemy bardzo dużo na przykład filetów z kurczaka czy z indyka, takiego chudego mięsa, no to rzeczywiście to jest głównie białko, ale już na przykład w jakimś twarogu, jogurcie czy innych produktach, to zawsze to białko się wiąże z jeszcze kaloriami z innych produktów, a samo białko, odżywka w postaci odżywki białkowej, czy na przykład białka wołowego, w zależności od tego też co nam służy, co dobrze trawimy, są naprawdę na rynku jest masa też beznadziejnych, ale też jest naprawdę sporo dobrych odżywek. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakich ja używam, to może też napiszcie. Mogę Wam, chętnie Wam podrzucę taką listę i to w sumie nie będzie polecanie za pieniądze, bo mi raczej za żadne białka nikt nie płaci. Ale właśnie to białko jest bardzo dobre, bo w jednej porcji dostarczysz sobie zazwyczaj, jak to jest dobre białko, około nawet 30 gramów białka w tej małej porcji, więc to jest naprawdę dużo, no a żadnych dodatkowych kalorii tam zazwyczaj nie ma, no chyba że to są jakieś białka łączone, odżywki białkowe z jakimiś jeszcze innymi dodatkami, ale wciąż uważam, że warto wspomagać się białkiem. To nam nie zastąpi oczywiście jedzenia pełnowartościowego białka w różnych posiłkach, ale to jest naprawdę fajny dodatek, już szczególnie dla osób trenujących, a jak jeszcze do tego białka dodamy kreatynę, to już w ogóle miodzio, znaczy nie miodzio, miodu raczej na redukcji to bardzo ograniczone ilości, szczególnie na low carb czy keto, ale myślę, że wiecie o co chodzi. O kreatynie chyba jeszcze nie mówiłam, więc jeżeli temat kreatyny i dlaczego ją stosuję i polecam, jeżeli to Was interesuje, to też napiszcie, być może się temu przyjrzymy bliżej. Ale białko, kreatyna, super sprawa na redukcji i dla osób trenujących. I punkt ostatni, produkt, woda. Nawodnienie na redukcji jest mega, mega istotne i tutaj woda będzie najlepszym wyborem, herbata, kawa tak naprawdę też działają nawadniająco, szczególnie jeżeli pijemy je regularnie, nie mamy problemów z kofeiną, to nas nie będą odwadniać. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że różnego rodzaju napoje typu zero też nie są totalnie złe na redukcji, bo badania jednoznacznie pokazują, że wymienienie coli na kole zero daje dobre rezultaty u osób odchudzających się, więc jeżeli po prostu, no nie polecam tego codziennie, ale od czasu do czasu, będąc na diecie, masz potrzebę tego słodkiego smaku, masz potrzebę jakiegoś gazowanego napoju i będzie Ci dzięki temu łatwiej długofalowo wytrwać, no jednak w tym reżimie, no bo jak chcesz schudnąć, to samo po prostu w taki super łatwy sposób nie przyjdzie, trzeba się trochę postarać, to naprawdę ta puszka coli zero schłodzonej, szczególnie w okresie letnim, kiedy po prostu nam się chce takiego chłodnego, czy jakiegoś innego napoju zero, gdzie sobie sprawdzisz rzeczywiście w składzie, że tam po prostu nie ma tych cukrów dodanych, to wcale nie jest coś strasznego i jak Twoja dieta będzie taka bardzo dobra w 80%, a 20% sobie zostawisz na może nie najzdrowsze produkty, ale takie, które Cię nie oddalają za bardzo od celu, jeżeli mówimy o odchudzaniu, to i tak będzie wszystko ok, więc też apeluję o ten umiar, bo jak podchodzimy do tematu bardzo radykalnie, to zazwyczaj krócej jesteśmy w stanie wytrzymać. Rzucamy tym wszystkim i efekt jojo gwarantowany. To tyle. A, no nie było owoców w tym zestawieniu 5 produktów, a tak naprawdę grup produktów, ale to dlatego, że w sumie o owocach możemy pogadać w następnym filmie. Jeżeli chcesz takie porównanie, które owoce mają na przykład najmniejszą zawartość kalorii, węglowodanów, jak to porównać, co warto jeść, no to zapraszam. Jakieś tam materiały o owocach chyba też już były na kanale, więc też możesz sobie zerknąć w historię. A tymczasem pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia. Cześć.